Dobra, odbieramy paczki dzisiaj. I do samochodu. Jaki pan uprzejmy, pożyczył wózeczek, bo faktycznie gabaryt jest konkretny. Fajnie jest. Dobra, jak to teraz włożyć? Chodź. Czy się zamkniesz? Ciekawe. Voilà. Aby dać panu wózek. Zobaczyć, co jest w paczce, czy jest wszystko, czy się zgadza i czy jest w dobrym stanie. Cała przestrzeń zajęta. Ścimy się jakoś, Twingoś to ogarnie. Pięknie, pięknie teraz jeszcze jest. Właśnie się listopad zaczyna. A u mnie przeprowadzki. Projekt będzie wstrzymany na jakiś czas, ale w końcu odbiór części po ponad miesiącach, to fajnie, że w końcu coś dotarło. Uff, ciężkie jest. Nie żartuję, nie jest ciężkie, nie jest gabarytowo duże. Dobra, zobaczmy, co mamy w środku. Czy jest wszystko, czy jest w dobrym stanie, czy nic w czasie transportu nie zostało po prostu uszkodzone. Puste. O, Samsung 650. Teraz to tutaj dogrzebiemy. Tego wszystkiego, tylko trzeba trochę tych faktur pościnanych wyrzucić. Jest jedno pudełeczko. Drugie. Dobrze, zaraz sobie to rozpakuję. Zobaczmy z bliska, jak wygląda cała ta owiewka. Na pierwszy rzut oka niby miała być gotowa już pod malowanie. Tutaj widać, że jeszcze będę musiał zaopatrzyć w jakąś drobną szpachlę. Jednak to wykonanie, no to jest coś na zasadzie modelarskiego wykonania. Czyli to nie jest tak, że mamy element gotowy już do założenia, ale to jest baza właśnie do zrobienia swojego projektu, czyli dalej trzeba modelarską techniką wszystko spasować, wywiercić odpowiednie otwory, dobrać, dopasować odpowiednie śruby do mocowań. Jeszcze nie wiem ja w ogóle, jak to będzie wyglądało, czy będzie trzeba tutaj dorobić w środku jakiekolwiek dystanse do tego, możliwe, że tak, więc no, projekt będzie na pewno czasochłonny. Nie należy się nastawiać, że kupujemy zestaw, chociaż słono kosztuje, że kupujemy zestaw, który jest praktycznie gotowy do założenia. Troszeczkę, o, widać tutaj, no to jest do zaszpachlowania, więc powiem tak, z samego wykonania liczyłem na to, że będzie tylko do pomalowania. Tutaj żelkot też, czy to jest pęknięte. Wszystko trzeba przeszlifować, przygotować do malowania. Szpachla to też sprawdzić. I to jest ciekawostka, bo myślałem, że to jest z jednej formy. A tu wygląda, jakby to było wszystko też łączone. Tutaj też widać prześwity, więc... To też jeszcze widać takie nieobrobione od środka. Więc powiem tak, no jeżeli miałbym to oceniać od 1 do 10, to za element przekazany dla klienta, czy dla mnie, pod względem tego, jak odbieram i ile jeszcze pracy muszę w to włożyć, żeby przygotować do malowania, no to dałbym 4, bo tutaj jednak te wszystkie jeszcze wykończenia to jest do zrobienia, tak? I też właśnie do spasowania wszystkie otwory na równo, do zeszpachlowania.
Więc z tego, co widziałem na stronie w ofercie, jak zamawiałem, że to ma być praktycznie już gotowe do pomalowania. Miało być też w kolorze jakby białym, chociaż należy zwrócić uwagę, bo te oferty są płynne, bo to jest produkt na zamówienie. Zamawiasz, czekasz do 5 tygodni plus przesyłka, czyli ja czekałem 2 miesiące od zamówienia i do ciebie przychodzi. Chciałem mieć tą świadomość, żeby nie być rozczarowanemu, że to nie jest kit do założenia natychmiast, tylko trzeba nad tym jeszcze posiedzieć i wszystko dopasować już we własnym zakresie. No, tutaj widać też właśnie są żery niedokończone, niewyszlifowane. Tutaj trzeba wyszpachlować. No, więc jednak to nie jest na zasadzie takiej, że kupuję, szybko daję do malowania i zakładam. Przyjrzyjmy się od środka. Tutaj miejsca, gdzie mają być śruby, są wzmocnione po prostu kewlarem. Tak. Tutaj widać niedociągnięcia, no takie niby rzeczy od środka niby nie przeszkadzają, ale też trzeba prześlifować, żeby sobie gdzieś tam palcem nie zahaczyć, tego włókna nie wbić. Szpachla, szpachla, szpachla. Więc no jest fajnie, ale nie jest super. Na tą chwilę oczywiście mówimy na gołym produkcie, bo to jest goły produkt do zrobienia. Miejsca na kierunkowskazy. Sama nie jest ciężki właśnie. To jest plus. Zobaczmy płytę. To jest płyta na wszelkiego rodzaju wskaźniki, czyli na instrumenty. Widać, płyta jest trochę zakurzona, w miarę wykonana estetycznie tutaj żywica jest, żeby było widać całą strukturę, no to jest fajnie. Tutaj jest na wskaźnik i widać, że to jest typowa manufaktura, ręcznie wykonywane. Jest miejsce na wskaźniki tutaj na kokpicie, żeby zamontować elegancko. Fajnie, bo idealnie się wpasuje tutaj ten Trailtech Voyager. O to mi chodziło. Tutaj po bokach będzie można jakieś pstryczki zamontować, gniazdo zapalniczki i uzyskać cały współczesny minimalizm. O też mi właśnie chodzi. Ale jak widzimy, pracy co niemiara będzie, żeby to wszystko tutaj wytrasować, wywiercić, poinstalować, więc nie ma tutaj nic na tą chwilę, ani żadnej prefabrykowanych otworów przygotowanych. Sprawdźmy zawartość tego pudełka, bo to jest chyba bardzo istotne. To jest cały stelaż z lampą, powinien być stelaż z lampą, co stanowi całą podporę i bazę naszej opowiedzki. Sprawdźmy to. Mamy nasz produkt typu stelaż. Trochę waży. Z czego on jest wykonany? Po wadze bym sądził, że tutaj jest użyta jakaś stal na te elementy, co myślałem, że to będzie aluminium. Chyba tak, malowane proszkowo wstępnie wygląda. A widzimy. Amortyzator, gumowe amortyzatory, punkt zaczepienia pomiędzy lampami z góry całej owiewki, więc to jest, mamy cztery punkty punkt do ramy pod zbiornikiem, śruba do zbiornika, czyli mamy cztery śruby i piąta jest z góry. To jest do mocowania lamp, to jest do mocowania całego tej płyty, na której się montuje panele, więc jak widzicie, trzeba to wszystko idealnie ze sobą spasować, przygotować otwory, żeby to nie zrobić tego zbyt krzywo. Sprawdźmy teraz, co otrzymaliśmy za lampy. Zestaw lamp. Jak widać, mamy żarówki
tym zestawie mamy żarówkę H7 i H4, co nam daje taki oto rezultat, że jedna lampa jest używana non-stop, drogowa tak zwana, czyli powiedzmy będzie krótkie światło, długie i pozycja, to jest ta lampa. Druga H7 zrobię na osobny przełącznik, zepnę wraz z długim światłem jako doświetlenie drogi. Wygląda sympatycznie i teraz trzeba będzie, właśnie wszystko ze sobą spasować, też na trzech miejscach. Ta śruba będzie służyła zapewne do regulacji góra-dół, czyli do ustawienia kąta świecenia lampy. To wszystko trzeba teraz ze sobą spasować. O, przepraszam. Otrzymałem jeszcze jakieś elementy i jakieś tuleje. I to możliwe, że mogę się domyślać, że to mogą być dystanse przykręcane do zbiornika paliwa. Ale zobaczę, czy jest jakaś w ogóle instrukcja i opis, bo na stronie z tym kitem, zestawem nie było PDF-a z opisem, jak to zmontować. Dlatego mówię, że to jest taka rzeźba modularska we własnym zakresie dla hobbystów, a nie dla kogoś, kto to chce kupić i po prostu tylko pomalować i zamontować. Trzeba przy tym sporo posiedzieć. O, to też co pytałem. Pytałem też o przewody do lamp, do żarówek. Fajnie, mamy zaślepki, które tutaj sobie będziemy zakładać, zabezpieczając. To jest bardzo ważne i istotne, żeby to wszystko założyć tutaj. Złączka do H4 jest w zestawie. To jest na tyle ciekawe, bo ja o to pytałem i nie uzyskałem odpowiedzi, bo były ostatnie zmiany z tym związane. Zobaczcie sami, tutaj też jest gotowa chyba przejściówka, na to wygląda, że jest gotowa przejściówka, w sensie podpinamy tą kostkę do istniejącej instalacji zamiast żarówki H4 i mamy już gotową przejściówkę do właśnie H7, H4 i z wyprowadzeniem, jak to jest zrobione tutaj. Tak. Tu jest piknięte. Kabelek tutaj z tym. No właśnie. Tu jest zrobione, jak na szybko widzę, tak, że mamy połączone. Też wypadałoby to otworzyć, zobaczyć, co tutaj wymyślili. Że mamy zrobione tak, że mamy z H4 światło mijania. Później jak pstrykniemy sobie długie, no to mamy H7, a żeby mieć długie z H4, no to właśnie tutaj może być zrobione pomiędzy tym łącznikiem pstryczek elektryczny, tak jakbym chciał to zrobić, więc są ku temu możliwości do zrobienia, natomiast do H7 nie dali żadnej kostki fabrycznej, tylko mamy tego typu wsuwki bezpośrednio. Nie wiem, czy da się tutaj zmieścić, ale chyba poszukam kostkę typową elektryczną, bo H7 będzie się nam piekielnie sobie grzać. Nie wiem, czy piekielnie, ale to też lampa z tej strony jest plastikowa. Co to jest? To jest blok aluminiowy. Widać, że to jest prefabrykowana lampa, czyli były jakieś dwie lampy z homologacją, które zostały wycięte z czegoś i wstawione w tą ramkę. I tutaj widać, jak to jest tym silikonem, czymś tam zaklejone, wstawione, prawda? Tak to jest przefabrykowane. I dlatego mamy w prosty sposób zrobione lampy z homologacją drogową. Natomiast przy zakupie tego zestawu sugerowałem się na początku tym, że będą lampy LED, które były oferowane w momencie, kiedy kupowałem zestaw na stronie.
Później otrzymałem informację, że producent się wycofuje i produkuje nowy uchwyt, ten stelaż pod lampy. Nie wiem, z czego to wynikało. Poprzednie lampy podstawowe to było inne mocowanie, tutaj wychodziło z boku do regulacji. Troszeczkę inne lampy były, znaczy wyglądały tak samo, ale nie było widać tego silikonu, tego kombinowania, tylko po prostu wychodziło to bardziej zgrabnie, bardziej sympatycznie w całości. Więc z tego jestem trochę mniej zadowolony, bo podobało mi się, jeżeli chodzi o lampy na żarówkach, ten pierwowzór, ta pierwsza wersja, ale została wycofana. I w związku z tym zostały mi też zwrócone pieniążki, bo te lampy LED-owe były też dedykowane pod stelaż, który już nie jest produkowany. I po prostu idę w taki miks lat tych 90., czyli jednak klasyka żarówkowa do oświetlenia. Spróbuję, żeby nie mieć problemów z homologacją, zawsze mogę wstawić jakiś odpowiednik LED-owy. Natomiast wolę spróbować zostać przy żarówkach.